ślubuję Ci miłość, miłość, wierność, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Aż do śmierci. To są takie pozorne drobiazgi, które zbliżają ludzi do siebie. Ale gdyby nie ta cierpliwość, gdyby nie ta otwartość choćby Filipa, nie byłoby spotkania. Wy to za sobą już ten pierwszy krok macie. Wszyscy, jak ważną częścią życia Filipa i Marioli jest Wandzia, ich piesek. Jesteście na progu nowego życia. Myślę, że nie wzorcujcie się na życiu kogokolwiek innego. Przecierajcie drogi razem własną ścieżką i na pewno wspierajcie się na tej nowej drodze życia, a wszystko to, co Was czeka, będzie spełnieniem tych chwil, które teraz przeżywamy wszyscy. Bo konieczny jest ten mozolny proces poznawania siebie, uczenia się siebie, bo każdy z nas jest inny. I uczenia się swoich reakcji, patrzenia, jakie potrzeby ma ta druga osoba.